weszło. Zapisywanie dzieci do przedszkola to jest niezapomniana przygoda, wiem to z doświadczenia. Natomiast zdecydowanie rekord pobił Krzysztof Gajtkowski, który, to jest normalne, że podczas zapisywania dziecka do przedszkola zazwyczaj dzwonisz do małżonki, partnerki, do matki dziecka, ale no nie w takich sprawach, w jakich zadzwonił Krzysztof Gajtkowski. Ta historia jest dosyć popularna, opowiadali o byli zawodnicy Lecha Poznań. Gajtkowski pojechał zapisywać to dziecko, no i wyłożył się już na pierwszym pytaniu, gdzie tam było imię i nazwisko ojca i przepisał po prostu imię, nazwisko, zamiast wpisać swoje, Krzysztof Gajtkowski. No to był bardzo zakredzony zawodnik, więc nikogo to nie zdziwiło, dali mu drugi formularz, przebrnął bez problemu przez rubrykę dotyczącą ojca, natomiast zaczęły się schody przy rubryczce z matką. Dlatego, że już wcześniej piłkarze wkręcali Krzyśka, że Sonia to musi być jakaś ksywka, że nie ma takiego imienia jak Sonia, a tak właśnie nazywała się partnerka Gajtkowskiego. No więc Gajtkowski dzwoni taki przejęty, a on jeszcze zaciągał po śląsku: Sunia, ty to jesteś Sunia naprawdę, czy tylko tak na ciebie go doją? No, Sonia sprostowała, że tak, ma na imię Sonia i właśnie tak trzeba wpisać w urzędowych papierach. No ale Gajtkowski wymienia dalej, doszedł do rubryczki data urodzenia syna. Drugi telefon. Sonia, bo ja wiem, że ten nasz młody to się w marcu urodził, tylko nie wiem, którego dnia. 12 października. No tak, to nie mówmy, że urodziny dziecka to jest jakaś szczególnie ważna data. Są istotniejsze, na przykład kiedyś strzelisz gola. To prawda, debiut reprezentacyjny. Ale z tym imię i nazwisko to aż, powiem ci, niewiarygodnie to brzmi. Zastanawiam się, że mógł przepisać imię i nazwisko. Czy... Bo tak chłopaki wszyscy opowiadali o Maxwellu Kalu, też wątek wielkopolski, że on kiedyś jechał po Wronkach bez prawa jazdy i zatrzymała go policja i on miał prawo jazdy, ale takie, które sobie sam namalował. To była dosyć popularna anegdota w środowisku wielkopolskim. Natomiast pytałem o to Maxwella i on mówił, że to nie było napisane, tylko on miał tam kwit, że on miał prawo jazdy w Nigerii i to o to chodziło. Nie? Ale pewnie to nie miało zbyt duży prawomocności, więc równie dobrze mógłby sobie tam napisać i narysować siebie. Znaczy być może ten kwit był odręczny i stąd różnica w postrzeganiu tej anegdoty. Ale ja generalnie się mocno solidaryzuję z Gajtkowskim, ponieważ z tych wszystkich historii, które o nim słyszałem, to jest kapka w kapkę ten stopień ogarnięcia, co u mnie. Jak trzeba wypełnić urzędowe papiery, to w mózgu gości pustka i robi się niedobrze. Tego u mnie to robi moja żona. Ktokolwiek dzwoni z jakimiś urzędowymi sprawami, mówię: przekażę słuchawkę i to jest moja rola przy urzędowych sprawach. Kiedyś być może wyjdzie, że nic nie mam, bo wszystko jest jakieś pozapisywane na jakieś... To, ale tak nie, nie musi. Trzeba ufać. To były nasze szalone anegdoty. To jest program 2 zgryźli tetrycy. Ostatnio były jakieś fajne propozycje? Ja mam jedną. Dobrze. Znaczy do ksywki. Mówisz, no tak, tak. Oglądałeś Harry'ego Pottera? Tak. Severus Snape. Ja jestem Severus Snape, tak. Severus Snape. I to jest bardzo miłe, ponieważ jest tylko jedna postać w uniwersum Harry'ego Pottera, którą lubię bardziej. Jest to Argus Filch, woźny. Nie wiem, możesz wybrać z Harry'ego Pottera, ale nie musisz. Kogo lubisz z tych postaci? Kurczę, mnie się ten taki Irlandczyk podobał. Nie wiem, Simus? Nie wiem, jak on miał. Taki, co tylko w Quidditcha grał ciągle. To ja sobie tak pomyślałem, że jakbym ja był w Hogwarcie, to też bym ciągle grał w Quidditcha. Ciągle w Quidditcha i on chyba interesował się dynamitem. Czy wśród twoich zainteresowań jest karbid? Pirotechnika, race, stroboskopy i tak dalej. Dobrze, to w takim razie tak się przedstawiamy. Simus? Jak to się wymawia? I Severus. Servus. Witamy w Slytherinie. Byłem pierwszym zawodnikiem piłkarskim, który nie dostał powołania. Bo dostało ich 308 i ja byłem 35. Tak przynajmniej mi się wydaje. Jak się z tym czujesz? Źle. A Losowca dzwonił do ciebie w tej sprawie, bo kiedyś na przykład Adam Nawałka miał ten zwyczaj, że nawet jak zawodnika jakiegoś nie powoływał, to chociaż dawał mu znać, że cię nie powołuje. A to obserwuję cię, ale cię nie powołam. Czy był taki telefon ze strony Pawła Sosa? Nie było, bo być może nie mam, bo to jest świeży dosyć szkoleniowiec, ale to buduje team spirit, że nawet dbasz o tych zawodników 38, 39 i tak dalej. Było powołań dużo.
I stwierdziliśmy, że musimy o nich porozmawiać, o powołaniach, dlatego właśnie, że było ich sporo. A to jest formuła naszego programu, że spokojnie możemy wziąć temat, którym ludzie żyli tydzień temu i omówić go teraz. To prawda. Jest to spoko. To prawda, zwłaszcza, że jesteśmy bogatsi o doświadczenie. Okazało się, że wszyscy powołani, prawie wszyscy powołani, zwłaszcza ci z ekstraklasy, no, spalili się totalnie i już nie wierzę. Czy ty, Kuba, jesteś w ogóle oburzony na te powołania? Bo ja nie jestem. Nie, nie jestem oburzony. Znaczy, oburzony jestem, że jednak nie znalazłem się na tej liście. Zwłaszcza, że pamiętam, był taki epizod w mojej bujnej karierze piłkarskiej, chyba w okolicach 2017 roku, kiedy ustalaliśmy listę najlepszych lewych obrońców. No, jak co roku w grudniu. I tam się znalazł wśród rozpatrywanych Mateusz Lewandowski. Czyli okazało się, że każdy żywy, dwunożny Polak, który jest klasyfikowany jako lewoobrońca, może się znaleźć w tym gronie. A ty jesteś lewonożny? Nie. Ja jestem lewonożny. No to powinieneś... To nawet się... nie grając byłbym koło 20 miejsca w Polsce. Powinieneś się przestawić na lewą obronę i już byś tam właśnie koło 20 nawet był. Dlatego no, czuję rozczarowanie na pewno, natomiast nie czuję rozczarowania, że jest tak szeroka kadra, dlatego że to jest popularny sposób na selekcjonowanie i wydaje mi się, że to jest bardzo spoko też dla tych piłkarzy, którzy się znaleźli na tej liście. Generalnie oburzać się, że nowy selekcjoner zrobił coś nowego, to chyba po to został zatrudniony, tak, żeby zrobić coś nowego, cokolwiek zmienić, sprawdzić. Tak. Zasadniczo selekcjoner to jest w tym momencie taka fucha, gdzie cokolwiek by nie zrobił, to by dostał w łeb. Nie powoła tych nowych, no to co, z tymi samymi nazwiskami? To gdzie jest ta świeża myśl? To co sprowadzamy Paulo Sousę, że nikogo nie potrafił dostrzec na tych stadionach, to po co on tam jeździ? Po co on marznie? To niech wypatrzy jakiś talent, ma to doświadczenie tam z Fiorentiny. No to teraz, wtedy byłaby taka narracja. Cokolwiek zrobiłby selekcjoner jest jednak takim dyżurnym gościem, którego można przywalić i okej, taka to jest funkcja, no ale często trzeba po prostu spojrzeć, ile jest w tym przywalania dla testowania jego cierpliwości i jego, że tak powiem, no, wytrzymałości, a ile faktycznie jest merytoryki. Ja tam nie oburzam się na żadne powołanie szczególnie. Poza Boże, może Puchacz mnie najbardziej dziwi, no ale znowu, okej, Puchacz, jak słusznie zauważyli różni eksperci, tu również Roki, ostatni mecz dobry, to zagrał jeszcze w zeszłym roku. Natomiast ma prawo sobie podejrzeć Paulo Sousa, jak to jest z tym Puchaczem. Zobaczyć go na żywo. Sprawdzić go w treningu. No nie jest to coś zaskakującego, żeby Puchacza zobaczyć sobie w treningu. No i w ogóle sam fakt, że mówimy o wstępnej kadrze w tym momencie. Tak? Nawet gdyby powołał tych wszystkich na jakieś zgrupowanie, to też bym nie miał problemu. Oczywiście problem polega na tym, że jest to od razu zgrupowanie eliminacyjne, ale to już nie jest jakby wina Paulo Sousy, tylko wina legendy Juventusu. A, proszę, jak powiedziałeś sprytnie. Ale nie miał swojej gwiazdki na stadionie, bo się kibice Juventusu zdecydowali. Tak, zabrali mu. Wiem, że to bardzo zabolało Zbigniewa Bońka, z tego co słyszałem, że Edgar Dawid za niego wskoczył bodajże. Młodsze pokolenie wymusiło, nie pamiętało Zbigniewa Bońka. No Edgar Dawid to jest spoko zawodnik bardzo. Te okulary, te sprawy. Ja też nie pamiętam, nie pamiętam zbyt wielu dobrych meczów Zbigniewa Bońka. Szczególnie, że urodziłem się, gdy już kończył karierę, to tak. To prawda. Ja się urodziłem, jak już chyba zakończył, więc tym bardziej nie pamiętam. Natomiast co do tego szerokiego składu, no to kurczę, ostatnio nawet przywoływaliśmy chyba weszło polskich albo Widzę Minus, że Słowacja często tak robi. Że, zresztą rozmawialiśmy o tym u nas w programie, że w pewnym momencie w szerokiej kadrze Słowaków było 10 piłkarzy ekstraklasy. No. Więc no to jasno pokazuje, że to nie jest jakiś taki absurd i nie wiem, tak jak Jerzy Dudek chyba w swoim felietonie powiedział, że to jest skandal. Że to menedżerowie i to wszystko giereczki są tylko, żeby tak żeby podwijać wartości zawodników. Pomyślałem sobie, że żałuję, że Michał Sadomski odwiesił pióro. Ja myślę, że Jerzy Dudek oficjalnie wciąż nie zakończył kariery. A, widzisz, to go boli. Nie padły takie słowa, więc ja myślę, że Jerzy Dudek mógł wciąż liczyć na... No, zakończył karierę reprezentacyjną, pamiętamy to oficjalne pożegnanie, tak? To był taki mecz, gdzie Dudek zagrał chyba z Liechtensteinem, tak? Już 2 lata po ostatnim oficjalnym meczu. No, tak, dość szczególna sytuacja. Więc nie wiem, może Jerzy Dudek się oburzył. No to... Mogło tak być. A teraz mi się przypomniało jeszcze a propos tych pożegnalnych. Pamiętasz, jak Łukasz Piszczek zagrał pożegnalny? Że miał wejść tam chyba na pół godzinki, Łukasz, czy co?
To, co to a było? Teraz Słoweńcy. Słoweńcy. Łukasz pisze. Mega a teraz Słoweńcy. Mega mnie teraz bawiło, bo jest ten mem, nie wiem czy kojarzysz, z Żebrowskim i Zamachowskim. Jak jest ten, że dobra, jedno piwo tylko i potem oni są, jest scena chyba z ogniem mieczem, jak tam z armatami Sto, są i potem jest siódma rano i on z takim tym, z Wiedźmina jest scena, jak w takim, z takim piórkiem sobie na koliach spokojnie jadą. No i o dziesiątej jak Zamachowski pod respiratorem w szpitalu. Strasznie mnie to rozbawiło, bo jak Piszczek miał ten mecz pożegnalny, to z tym mi się skojarzyło, bo tam pamiętam, że miało być tak lekko, łatwo, przyjemnie. A strasznie ten mecz się ułożył nie po naszej myśli. Nie wiem, czy tam była jakaś kontuzja, czy no jakiś przebieg był taki, że Piszczek został do przerwy. I rozmawiał mnie, to pomyślałem sobie, że będzie jak na tym memie, że dobra, Łukasz, pół godzinki ostatnie zagraj. I on się nagle budzi w ćwierćfinale Euro, bo to chyba Euro było najbliższą imprezą. Więc tak to jest z tymi pożegnanymi meczami. To była kolejna dygresja w dygresji. A wracając do tego głównego tematu, to ja chciałem jeszcze podkreślić tutaj, że tak naprawdę ten trzon kadry, te 23 osoby, to myślę, że trochę wybierają się same w Polsce, bo my nie mamy więcej zawodników takich, którzy reprezentują reprezentacyjny poziom. I tyle. I dlatego to wszystko, co jest ponad to, no powiedzmy 23 to przesadziłem, ale gdzieś tak z 20 czy tam nawet 18 jest takich piłkarzy, którzy po prostu stworzą tę drużynę raczej, a reszta to jest takie, że jak ktoś wystrzeli z formą, zresztą potencjał i tak dalej. Mamy ten znany kasus, że bierzesz zawodnika, który jest tam gdzieś na przykład w polskiej lidze albo w słabszym klubie, dajesz go do towarzystwa Lewandowskich, Zielińskich i tak dalej i on w towarzystwie lepszych zawodników po prostu gra lepiej, bo oni mu robią przestrzeń. On okazuje się, to nie jest takie bezpośrednie przełożenie, że jak grasz na poziomie średnich, wyższych stanów w Pogoni Szczecin, to w reprezentacji nie możesz wypaść bardzo dobrze. Tak? Więc pamiętajmy, że praktycznie każdy selekcjoner, jaki tylko się pojawił, również ci, którzy odnosili sukcesy z kadrą, wymyślał sobie zawodników. Stawiał na pewno nieoczywiste nazwiska, które mu odpalały. Przykład oczywiście najjaskrawszy to jest Nawałka i Mączyński. Mączyński, jeśli spojrzałeś na jego CV, na to gdzie gra, absolutnie nie nadawał się do tej kadry, nie mówiąc o pierwszym składzie, nie mówiąc o finałach wielkiej imprezy. To jest naprawdę, jak spojrzysz, to coś dziwnego, więc musimy też dać selekcjonerowi tę swobodę, żeby on sobie kogoś wymyślił, sprawdził. Pamiętajmy, że to jest dopasowanie ludzi do jakiejś konkretnej taktyki. Być może jakieś znane nazwisko mu nie będzie pasowało, ale kto inny będzie pasował. Więc na razie spokojnie, no to jest... Niech szuka. O Pazdanboju sobie pomyślałem jeszcze. Pazdanboju, tak. Kurczę, ja pamiętam, jak przed Euro chyba było, że no, to taka panika zapanowała. Kurde, no ten Glik to super, ale kto z Glikiem? No i takie wymyślanie, że może ten, może tamten, ale Pazdan, ale w Legii on chybotliwy, no też nie najwyższy i w ogóle. Jeszcze tu nie pamiętam, tak, że Pazdan taki kozak był wtedy. Kurczę, ja pamiętam, że jak robiliśmy sobie te wszystkie zestawienia, takie skarby kibica i inne tego typu, no to wskazywaliśmy, że tu jest duża dziura i tutaj jak wjedzie reprezentacja Niemiec, to nie będzie co zbierać. A potem Pazdan Boy stał się bohaterem narodowym i też stał się tematem piosenek. Więc no, był to taki, może nie mały szomania, ale taki bardzo solidny moment jego wielkich chwil. Było. Także być może faktycznie w tym gronie ktoś taki się znajduje. Ja powiem tak odważnie, że jeśli chodzi o piłkarzy ekstraklasowych, to bym Kapustkę tak myślę, że widział, że się rozwijał Sołzy. To jest taki piłkarz, który no, nie jest już młodzieżowcem, ale nadal jeszcze ma jakiś tam sufit przed sobą. I do tego sufitu wydaje mi się, że w ostatnim półroczu zmierza. Bo do tej pory to było tak, że on raczej sufit sobie był, a on tak jednak w poziomie się poruszał. A teraz zdaje się trochę wzbijać. No, nie wiem, czy to już jest poziom reprezentacyjny, ale jest to na pewno potencjał, który może w przyszłości przynieść jakieś korzyści. Z Kapustką mam jeden problem, że on obecnie gra na środku. No, jest. A potrzebujemy na skrzydła. Zobaczmy, największej kontrowersji chyba wzbudziło powołanie Sebastiana Kowalczyka, ponieważ no, nawet sam Sebastian Kowalczyk nigdy by nie postawił złamanego grosza na to, że dostanie powołanie, no bo Kozłowskim to się broniło chociażby tym, wiesz, że dajmy młodemu szansę pojechać na kadrę, takie sytuacje się zdarzały, ale Kowalczyk no, nie jest w takim wieku, wciąż jest młody, żeby go, wiesz, zabierać, żeby sobie złapał doświadczenie. Natomiast spójrzmy na skrzydła w tym momencie, tak? Grosicki, trybuny. Płacheta w ostatnich meczach zagrał minutę. On siedzi na ławce od jakiegoś czasu. To był skrzydłowy, który miał tam
który na poprzednim zgrupowaniu był jednym z tych wielkich wygranych, że on nam może coś dać i on do tamtej pory w klubie zaliczył mocny zjazd. Jóźwiak? Kasują nas Anglicy. Kasują nas, tak. Kasują. Zobaczyli, że rośnie, że jest niebezpieczeństwo, że Anglii urwie punkty. Kasują. Tak jest. Bali się nas. Co za goście. I patrz dalej. Jóźwiak no, nie robi jakichś niesamowitych wyników w derby. Ja rozumiem, że mogą być z niego zadowoleni, ale tak minutowo, nawet ostatnio, to zdarzały mu się wejścia z ławki. Takie sytuacje, tak pod względem jakichś not, które sprawdzałem, no to jest lata świetlne za Halikiem. Kogo jeszcze? Sebastian Szymański w tym momencie gra też na środku w Rosji. No, tam na tych skrzydłach naprawdę jest tak ubogo, że coś trzeba zaproponować, chociaż za chwilę nie będzie żadnej propozycji, więc Sebastian Kowalczyk jest mocno nieoczywistym strzałem. Ale jako samo wytypowanie do szerokiej kadry mnie to jakoś wielce nie ubodło. Natomiast spalił się w meczu, na który przyjechał Pablo Sousa, bo jak oglądałem ten mecz, na którym pod kocykiem Mars Pablo Sousa, no to Sebastian Kowalczyk ewidentnie miał taką spinę. Kiedyś anegdota. O, anegdota time, dobra, to się jak był ten mecz Zajanasa z Anglią u siebie. Pamiętasz to spotkanie? Tam taka bramka Kosowski do Żurawskiego, była wtedy dosyć wielka Wisła, tak wierzyliśmy, że to coś może odpalić. Oczywiście nie pamiętam, ale przytaknę ci, że... 1-2 przegraliśmy ten mecz. Nie jestem zaskoczony, że... 1-2, tam u nich w pomocy Gerrard z Lampardem w obronie Terry, te sprawy, te klimaty, dosyć mocny skład, nie? Natomiast wtedy w gazie był Sebastian Milla, co więcej, był znany na Wyspach, bo Manchester City, nie? Bo ta bramka, więc... Jak była konferencja przedmeczowa, to wzięli Sebastiana, no poszedł i Anglicy też go wypytywali, tak? No i któryś z tych... I siedział sobie Sebek, a wcześniej była konferencja Anglików, na której Sven-Göran Eriksson powiedział, że obawiam się Milla, top player, świetny zawodnik, nie? I później angielscy dziennikarze powiedzieli to Sebastianowi, że no, słuchaj, trener Anglików tu powiedział, że ty jesteś znakomitym zawodnikiem, on ciebie się obawia. I Sebastian najpierw, kurczę, Sven-Göran Eriksson w ogóle wie, kim ja jestem. To jest niesamowite, tak? No i mówił mi, że to był jeden z jego najgorszych meczów w życiu. Najgorszych. On się całkowicie spalił tymi pochwałami, bo już tak się zbudował, że on już, wiesz, chciał pokazać, co to nie on. I całkowicie się spalił. Co więcej, po meczu Duszan Radolski po niego przyjechał, bo tam szybko był potrzebny na jakiś kolejny mecz. I Duszan tylko mówi, co, załatwił cię Sven-Göran Eriksson? Jak mnie zawiódł? No specjalnie to powiedział. Specjalnie cię tak podkręcił, żebyś ty właśnie tak się napompował. Oczywiście tutaj nie ma tego przypadku jeden do jednego, ale no Sebastian Kowalczyk moim zdaniem w tym meczu z Lechem kompletnie tego nie udźwignął. Nie no, masz rację. W ogóle to dosyć ciekawa kwestia, jest takie mind games. Zazwyczaj mind games się trochę inaczej określa, że to wiesz, trener, który tam, nie wiem, zaczyna się szarpać o to, że sędziowie go krzywdzą i tak dalej, a tutaj takie nietypowe, nie? Pochwalić zawodnika, tak, który... Rozwalić go pochwałą. Tak, że tak. Masz przeczucie, że on może wtedy się spalić. Jak mówiłeś o tych skrzydłowych, to ja tak sobie pomyślałem, że trochę reprezentacja może być w podobnej sytuacji, w jakiej znalazła się Legia jesienią, czyli nie ma skrzydłowych żadnych, ale za to nieźle wyglądają boczni obrońcy i być może to jest jakiś pomysł, żeby grać na wahadłowych. I może. Paulo Sousa chyba zresztą tę strategię dosyć często stosował w zespołach, które prowadził. No i zaczynam się zastanawiać nad tym, jak to ewentualnie mogłoby być złożone. Czy masz jakieś przemyślenia dotyczące takiego właśnie bloku pięciu obrońców, czyli dwóch wahadłowych i trzech stoperów? Którzy też nie są pod to zawodnicy. No tak, właśnie, ale... ja tak się zacząłem zastanawiać, są, znaczy może inaczej, byli tak pół roku temu, bo pół roku temu, kurczę, Bednarek miał znakomity czas. Do tego stopnia, że czytałem jakieś angielskie artykuły, że to jest zawodnik, który się przygotowuje pod swój big... Bednarek, top. Big move, big że move. Przed nim jest big move, duży ruch po polsku. No i ten Bednarek teraz aktualnie już tak mniej wygląda, zwłaszcza jak na prawej obronie występował w jednym meczu. O, miałem przyjemność robić ten mecz. Miałeś przyjemność robić ten mecz. Tak. No i Jan Bednarek, no nie był to kafu na tej prawej obronie. Natomiast Sebastian Walukiewicz też wygląda gorzej niż wyglądał, kiedy Ronaldo zmieniał stronę, żeby uciec przed jego agresywnym kryciem. No, Kamil Glik powiedzmy, że utrzymuje solidny poziom, jubileusz, ostatnie 300 meczów w top 5 lig. No i co tam dalej mamy? Dawidowicz, który jest w dosyć specyficznym systemie, gdzie tam jest krycie 1 na 1 i on biega po całym boisku za zawodnikiem, którego ma kryć. Wydaje mi się, że Paulo Sousa nie zdecyduje się na takie coś w reprezentacji Polski. No i to co? Helik dalej już jest? Helik jest spoko. No Helik jest spoko. Do sprawdzenia jak najbardziej, zasłużył na to. No i kogo jeszcze mam na stoperach?
Kto tam jeszcze? Na stoperach to jednak znajdziemy te wahadła bardziej jakby, ale tam też myślę, że możemy znaleźć kogoś. Natomiast generalnie to musimy przyjąć jakąś jasną, czytelną narrację, ponieważ mówiąc o reprezentacji Polski, generalnie kibice, a nawet Polacy akceptują tylko dwie. Jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle. I teraz ty, co mówisz, że są problemy, no, możemy w to iść, ale też jak po weekendzie teraz widziałem jakieś raporty bramek, to było tego od groma i już po prostu, że wiesz... Reca zasadził chyba. Tak, Reca zasadził. Generalnie nie było kogoś, kto by nie zasadził, nie został MVP, żeby kibice nie wybrali go piłkarzem meczu w spotkaniu Frosinone, Cagliari, wszędzie, Polacy, gdziekolwiek Polak grał w Europie w ten weekend, to praktycznie znoszono go na rękach stamtąd. Więc wygrywamy to Euro, Kuba. Powiedz mi, jak prawdziwy ekspert. Wygrywamy Euro, czy ostatnie miejsce i Samuel Mraz pokonuje strzelaną hat-tricka? Ostatnie. Tak, okay. Nie, tutaj akurat jestem realistą. Nie no, nie spodziewam się niczego, jak w tym memie, że nie spodziewam się niczego, a i tak jestem rozczarowany. No nie wygląda to tak, jak chciałbym, żeby wyglądało, zwłaszcza jeśli chodzi o taką regularność, no bo wspomniałeś o tym, że super weekend. No ale kurczę, ja tak sprawdzałem, że nawet Krychowiak ostatnio miewał takie okresy, kiedy nie był tym pierwszym wyborem, czy liderem. Nie, on coś tam strzelił. No teraz strzelił, tak. Bo tak jak bramkę weekendu znowu. W tym weekendzie 2 weekendy temu. Poza mną i dlatego ja nie dostałem powołania. Piotrek Zieliński robi wreszcie liczby. No Zieliński, wychodzi z opaską kapitańską. No tak. Ja to wszystko rozumiem. Piątek zaczął strzelać. No ale widzisz, no to wszystko wymieniamy takich zawodników, no jesteś w stanie uwierzyć. Karbownik, asysta w rezerwach. Okej. Okay. A Moder zagrał coś? Moder udzielił wywiadu. No wiem właśnie, bo widziałem, że coś tam zagrał. Już, tak? Że udzielił wywiadu. Nie, no ja jestem pesymistą mimo wszystko, jeśli chodzi o to, jak kadra będzie wyglądać. I najbardziej mnie martwi to, że jeśli faktycznie byśmy chcieli założyć, że będziemy grać na 3 stoperów i tak dalej, to że zajmie trochę czasu, aż się do tego przyzwyczaimy. Ja jestem tylko ciekaw, jaka będzie reakcja, gdy Polacy ani nie zdobędą Mistrzostwa Europy, ani nie będą ostatni. To będzie chyba szokujące, traumatyczne przeżycie dla nas wszystkich, gdy jednak okaże się, że pomiędzy tym są jakieś odcienie szarości. No, ja też lubię lecieć od ściany do ściany. Zwłaszcza z tymi stoperami. A to jest takie wygodne, nie? Fajnie, tak. Może. Postrzelać taką konkretną... Ja napisałem ten tekst właśnie, że jeśli chodzi o stopera, no to jest fantastycznie. I wymieniałem właśnie Bednarek, Glin, Walukiewicz, Heli... I później to samo robiłeś, tylko że wszystko jest źle. Tak? Tak, teraz tak, przymierzam się do tego tekstu, że no pół roku temu to pisaliśmy, że na stoperze to mamy niewiarygodny komfort, ale już nie mamy, już ten komfort zniknął i totalnie już będzie najgorzej. I że na stoperze to my mamy właśnie jak Legia Warszawa. Problem. Czy boli cię brak Świerczoka w szerokiej kadrze reprezentacji Polski? No właśnie mnie nie boli żaden brak i nie boli mnie żadne powołanie, bo... Wydaje mi się, że to nie ma co się przywiązywać do tych powołań tak jakoś bardzo mocno. Tak właśnie rozmawialiśmy z Rokim w Weszło Polskich, o Sliszu chyba. Mm. Że Slisz to jest taki gość, którego roboty nie widać, ale mógłby być przydatny dla tego konkretnego systemu, dla tej konkretnej drużyny, że to mógłby być zawodnik, który wykorzysta to, że, nieładnie tak mówiąc, że wykorzysta, no ale jednak skorzysta na tym, że Góralski i Bielik wypadli na długo z kontuzjami, które są bardzo nieprzyjemne. No ale ja nie wiem, czy powinniśmy w ogóle rozpatrywać tych powołanych z numerów właśnie 23-35 jako takie wzmocnienie pierwszych składów, bo ja mam duże obawy, że żaden z nich nie powącha murawy, bo mamy same ważne mecze i to nie będzie tak, że wiesz, gramy hotel na hotel w styczniu w Tajlandii. Marcin Krzywicki wtedy miał i można właśnie sprawdzać. Marcin Krzywicki był u Benhakera, nie? No, Marcina Krzywickiego można sprawdzać Adama Marciniaka. Adam Marciniak ma 2 występy. To jest reprezentacyjny stoper. Ja lubię debiut Tomasza Nowaka, bo to był chyba z rezerwami Antalyaspor. No i takiego meczu właśnie nie mamy. Debiut w reprezentacji Polski. I to jest moim zdaniem fatalne, że PZPR... A Michał Kokoszanek? Łowca bramek. Michał Kokoszanek miał zaproszenie na wyjazd z reprezentacją Polski Janusza Wojcika do Bangkoku, ale w tym samym czasie miał ślub i miał trudną decyzję. Wybrać wyjazd do Bangkoku czy ślub. Wybrał ślub, no i przepadł mu ten jeden występ. Jego menedżer. Ciekawe, że rozmawiałem o tym meczu ostatnio, o tym wyjeździe z Maciejem Terleckim i mówi, że no tam Wojcika to za wiele nie widywali. Na meczach był. Także Michał Kokoszanek ewidentnie przegapił bardzo ważne treningi z Wójtem. A Adam Marciniak też tak miał, tylko Adam Marciniak miał tak z młodzieżówką chyba, bo tylko no, to nie był ślub, to była ważniejsza sprawa, bo to był wyjazd do USA z łódzkim klubem sportowym na zgrupowanie. No łódzki klub sportowy nie co roku jeździ na zgrupowanie do USA. No i Adam Marciniak właśnie wybrał Stany
No i bardzo się w młodzieżówce rozeźlili. Ale za to wyjazd był ponoć top. I bardzo fajnie się wszyscy tam rozwijali piłkarsko. A przy tym też dobrze bawili, bo liczy się sport i dobra zabawa. No, ale te zgrupowania powinny wrócić. Powinny wrócić, a moim zdaniem powinny wrócić szczególnie teraz, kiedy jest taka sytuacja, jaka jest, że no nie ma kiedy sprawdzić tej warianty. Teraz już nie ma na nie miejsca. Tylko znowu mówię, wracamy do najważniejszego tematu. Wszystkie te powołania, jakąkolwiek ma koncepcję Paulo Sousa, obroniłyby się, gdyby były powołaniami na pierwsze mecze Ligi Narodów. To by sobie sprawdził tego puchacza, przyjrzał się, czy Kownacki, czy może jednak dać szansę komuś innemu. A teraz gramy od razu o punkty i w całej konferencji prasowej, którą swego czasu miała miejsce ze Zbigniewem Bońkiem. To jest ta pamiętna konferencja, na której oczy Zbigniewa Bońka wyglądały, jakby przepłakał dwie noce, był wtedy po operacji, żeby to przypomnieć. No najbardziej mnie dziwiły te słowa, kiedy mówi, że nie, no jest sporo czasu, jest dość czasu. No nie, nie ma tego czasu i to jest, jak to się ładnie mówi, rozpoznanie bojem. No właśnie najgorsze jest jeszcze to, że my mamy od razu takie naprawdę duże wyzwania, bo to nie jest tak, że sobie wchodzimy od jakiejś Andorki, gdzieś tam coś, pach, pach, cykniemy dziesiątki. Kluczowe mecze od razu. Każdy sobie strzeli po bramce i będą wszyscy zadowoleni, atmosferka. No nie, mamy wyjazdy i mamy wyjazdy takie, no dość istotne. Takie z tymi zespołami, z którymi będziemy walczyć o awans. Kotły pod Paulo Sousa, jego sztab już płoną, już są rozpalone, czekają, tylko tam są warzywka wrzucone, już wszystko jest gotowe, żeby go zażyć. Rozważę to, jeszcze dzisiaj to przemyślę, ale być może rozsądnie byłoby już zabukować hashtag Sousa out, żeby być pierwszy. Sousa out, jak jest po portugalsku out? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja nawet po polsku to miałbym problem. A co dopiero po portugalsku. Ale warto jest to zabukować sobie. O, albo arrivederci. 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 A felicidas to znaczy? Feliz Navidas? Felicidas. Felicidas nie wiem. Nie wiem co to znaczy. A Feliz Navidas? Felicitas znam jeszcze. To co to jest? To jakaś taka włoska piosenka. A, no proszę. A i ten, Gracomi, Gacromi, zrobiłeś furorę tym na wykopie. Tak? Gastrami. Nie, gastromi. Gorlomi. To Gorloni. Jest z tego, z pękartów. No dobra. No właśnie nie widziałem tego filmu. Muszę kiedyś uzupełnić wiedzę swoją filmową. To wszystko o powołaniach? Zagadka tygodnia. O. Dużo dźwięków tym razem. Stwierdziłem, że tak. Rozmaicie. Tak jak w kościele. To zawsze mi się te dźwięki kojarzą. Tak. Z tymi kościelnymi. Tak. To prawda. Więc się tam klęka. Byłbyś dobrym księdzem? Myślę, że nie. Chociaż ja bym był takim wesołym. A miałem w ogóle miałem na swojej drodze życiowej spotkałem samych wesołych. I bardzo mi się to zawsze podobało, bo mieli duży wpływ na mój światopogląd. I uważam, że to duże szczęście, że akurat ich spotkałem. Bo dużo rzeczy mi takich pozytywnych przekazali. Mocno. Natomiast tematy sakralne, wielka, święta, wojna, derby, Łodzi, to jest temat zagadki. Tak, stąd też jakby nie wywołałem, ponieważ ewidentnie jest to jak msza w Łodzi. Oczywiście nie chcemy tutaj przed... Użyję tego określenia. Przed całą Polską? Tak. Tak. Cała Polska. Cała Polska. Nie będziemy epatować Łodzią w każdym programie, ponieważ sama nasza obecność jest już epatowaniem Łodzią. Dotykanie jeszcze zbyt wielu łódzkich tematów jest przesadą, ale derby, słyszałem, derby, masz dla mnie zagadkę. Tak, mam zagadkę derbową. W ogóle oczywiście o derbach porozmawiamy sobie szerzej w naszej audycji w mieście Łodzi na Weszło FM. Ona jest co tydzień, także jak ktoś czuje niedosyt, że za mało na przykład o ŁKS-ie mówię, albo Leszek za mało Widzewie, albo odwrotnie, no to w tam godzinę sobie gadamy o ŁKS-ie i o Widzewie. I czasem o starcie Łódź też. Mam dzisiaj, tak. dzisiaj powiem, bo był ten sparing i nie przeżynaliśmy tak mocno. Tylko niewiele. 90 minut, 1-2 przegraliśmy. Ale to zespół okręgówki także, liga wyżej. W audycji o tym opowiem szeroko. Natomiast moja zagadka brzmi, kto był ostatnim, poza Ricardinho naturalnie, i przedostatnim strzelcem gola tak zwaną przewrotką w barwach ŁKS-u. Nie, strzelam, że no, ale masz jakieś te? Mam ci podpowiedzi, podpowiedzi. Czy był to Rafał Kujawa w meczach z Rakowem Częstochowa i Rozwojem Katowice, czyli Kujawa? Czy był to Rafał Kujawa z Rakowem oraz Dani Ramirez z GKS-em Katowice? Czy był to Marcin Mięciel z Koroną Kielce i Mariusz Mowlik z Wisłą Płock? Czy był to Rafał Kujawa z Rakowem Częstochowa i Marcin Mięciel z Koroną Kielce? Dlaczego dajesz trzy razy Rafała Kujawę? Jakaś podpowiedź? Żeby ci utrudnić.
A jeśli ja kojarzę z tych ekspertów od przewrotek tylko Mięciela i od razu? No to możesz w dwóch odpowiedziach się pojawia Marcin Mięciel. W C i w D. W D jest w tandemie z Rafałem Kujawą, a w C jest... Wszędzie jest Kujawa. Tak. A w C, nie, w C nie ma. Jest Mięciel. No i właśnie, to budzi moją wątpliwość, bo tak to bym poszedł w Mięciela. Czy mogę zadzwonić do przyjaciela? Nie. Jestem bezlitosny. Mateusz, pomóż mi. A Mateusz wie, Mateusz był chyba na obu tych meczach. Nie, na jednym. To już jest podpowiedź. Jak najbardziej. No dobrze. Byliśmy tam razem. Byliśmy tam razem. Strzelam D. Nie. To Rafał Kujawa jest specjalistą od środek. Dwukrotnie. Z Rakowem i z rozwojem Katowice. Myślałem, że ci ten rozwój Katowice tak zasugeruje, no bo nie jest to drużyna, z którą gra się co tydzień. Więc użycie jej tutaj właśnie to był taki trop. Rację. Więc poległem brutalnie. Mój umysł już jest skończony. I co najciekawsze, Kujawa w jednym roku to osiągnął, jeśli dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że mógł, nie wiem czy mnie poprawisz, ale to chyba tak było, bo strzelił gola przewrotką na zakończenie sezonu w drugiej lidze z rozwojem Katowice. Byliśmy tam właśnie w Katowicach, oglądaliśmy sobie ten mecz, a potem poprawił jesienią w meczu z Rakowem Częstochowa, kiedy obie te drużyny się ścigały po awans. No, w Łodzi, z Łodzi pochodzi też największy w Polsce ekspert od przewrotek, czyli Bogusław Saganowski. To prawda, patrz, widzisz. Absolutnie jedna z największych gwiazd w historii futbolu plażowego. Taki, nie wiem... Kantona. Taki Kantona. No. On nawet chyba grał w reprezentacji u Kantona, bo Kantona w którymś momencie prowadzi, nie wiem, czy reprezentację świata? Chyba tak. Coś takiego i tam Saganowskiego powoływali. No i Sagan, rozmawiałem z nim kiedyś i opowiadał, że ćwiczył na przykład przewrotki, po prostu w parku wychodził w Łodzi na piaskownicę i tam na placu zabaw sobie ćwiczył przewrotki. Dzieci się bawiły, tam ktoś się podciągał, matki były, matki sobie siedziały na ławkach i oglądały, jak Bogusław Saganowski boso w stroju ćwiczy przewrotki. A po tym golu Ricardinho też zacząłem w domu. Tak się ten i synkowie, jeden i drugi też, no i tak się rzucaliśmy po tym materacu tak długo. Żyjesz. Tak, żyję, a żona nas nie wygoniła. Powiedziała, że na dworzu takie rzeczy róbcie, a nie. A nie myślisz, że po prostu to było z zazdrości, że... Mogło tak być, bo ona nie potrafi jak Ricardinho strzelić. Nie umie, jak Ricardinho nie umie. Niestety, ale tak właśnie to wygląda. No derby Łodzi, to nie wiem, czy chcemy o tym rozmawiać tak jakoś szerzej. Nie. No dobrze. Ale Ricardinho co gola zasadził? W ogóle. Co ten Ricardinho? Co ten Ricardinho? Ale wiesz co, użyłem wulgaryzmu i nieświadomie użyłem wulgaryzmu przy moich dzieciach. Co ty gadasz? Bo to ja byłem tak w szoku, w ogóle wrzuciłem zdjęcie i to nie jest zdjęcie pozowane. Ja naprawdę upadłem na ziemię, tak wiesz, się osunąłem, bo tak siedziałem i się tak osunąłem na podłogę i żona z dziećmi się bawili już w drugim pokoju, no bo to końcówka meczu, więc już ich tam nie za bardzo interesowało. No i powiedziałem tylko, zobaczcie to. Przyszli, ja tak trzymając się, tak mówię, i tak nie chciałem użyć wulgaryzmu, a znam sporo, że zapie i zaje i zapie i tak dalej. I tak powiedziałem, ale przykurwy. A to też jest wulgaryzm. No i... Co trzymała w tym momencie Ania w ręku i co z tym zrobiła? Na szczęście nic, a potem mnie tak... To powinna być zagadka dla mnie. Czy ścierkę? Czy miała taki wałek? Patelnię? Czy po prostu cię złapy? Nie, na szczęście nie, bo chyba chłopaki nie usłyszeli, bo też byli bardzo zaoferowani. Że to nie usłyszeli, a później no bo on tak... w pierwszej klasie, co tam miałeś z lekcji? Taki z mini pytaniami przykurwił z przyrody, że nie dałem rady. No, mam nadzieję, że nie. Za to dzieci pamiętają dużo. No ale no tak powiedziałem, no przyznaję się, przed całą Polską, przed milionami słuchaczy. Tak właśnie przedstawiłem. Dygresja, mój teść kiedyś też tak gdzieś tam wypsnęło mu się przy mojej obecnej szwagierce. I kiedyś, szwagierka dosłownie parę lat, tak? I są gdzieś tam, no normalnie, no, gdzieś tam w parku taki. Zobacz, tata, ślimak. No ślimak, zobacz jak spierdala. To, no nie pocieszyłeś. Zobaczysz, kiedyś sobie przypomnę. Kurczę, no nie za dobrze. Chociaż muszę się przyznać, że generalnie dzieci w przedszkolu to już mają słownik taki, że jeszcze byśmy się nauczyli paru rzeczy od nich. Myślisz? Paru rzutów. Bo mi synek tak przemyca, że wiesz co powiedział Antoś. No i, co no i mówi co powiedział Antoś, a Antoś bluzga kurwa przez. No i tak to jest właśnie z tym przedszkolem. Puścisz dziecko i co? I wraca i wulgaryzm od razu. Straszne, a mówią, że na stadionie się dzieci uczą. Straszne. Jak jest stadiony zamknięte, one i tak bluzgają. Zamknąć przedszkola. Zamknąć przedszkola, dokładnie. I otworzyć sektor gości. Ale nie, muszę jeszcze jedna dygresja. Moje ulubione hasło.
Radek Rzeźnikiewicz, akcja, no, wypierdolmy wulgaryzmy ze stadionów. No, Weber. Tak, zgadza się. Czy to... A jeszcze ja też dodam tutaj, jak już tak bluzgamy, kącik bluzgania. Bardzo mi się podoba mój kumpel taki grający na stoperze w różnych niższych ligach, głównie w okręgówce i w A-klasie. Kiedyś mówił, że to jest jego ulubione, absolutnie w każdej drużynie się to zgadza i w każdej drużynie się to powtarza, że jest taka sytuacja, że no odbywa się lekka panika w tyłach, że gdzieś jest, wiesz, wyższy pressing, no i nie wiadomo, co zrobić z tą piłką, i że to jest stałe hasło i w każdej drużynie pada spokojnie, spokojnie. Mhm. Zachowaj spokój i wybieraj. I to jest bardzo na przykład fajne, gdy nie ma podkładu na meczach ekstraklasowych bądź pierwszoligowych i słychać te wszystkie wulgaryzmy. Ja bym w ogóle zrobił, wiesz, poprzyczepiał im mikroporty i z tego by powstało wspaniałe tło. No, to prawda. Dobra, ale bo ty też masz zagadkę. Tak, tak, tak. Już dość o wulgaryzmach, o derbach. Patrz, niby mieliśmy nie gadać o derbach, a to wulgaryzmy tylko. No i już taki ciekawy temat, a teraz będziemy rozmawiać typowo o ekstraklasie jeszcze. Może się wkraść element merytoryki i już całkiem będzie to położone. W każdym razie, Kuba, kiedy ostatnio po 20 kolejkach lider ekstraklasy miał 7 punktów przewagi nad kolejnym zespołem, drugim? Teraz byś miał kilka propozycji. A, no dobra, jak są propozycje, to dobrze. Sezon 2003-2004 GKS Katowice. Sezon 2002-2003 GKS Katowice. Sezon 2006-2007 GKS Bełchatów. Sezon 2010-2011 Wisła Kraków. Ożeż ty. Kurczę, to jest ciekawe pytanie, dlatego że ja byłem pewny, że to Legia lat tej dominacji miała taki wynik. Jakiś, wiesz, 13-14, 14-15, nie, 14-15 to Legia. To widzisz, to jest ciekawe, nie miała nigdy takiej przewagi po 20 kolejkach, pamiętajmy, tak? Bo mogła sobie później ją wypracować, ale po 20 kolejkach nie miała Legia takiej przewagi. Bardzo ciekawe. Dałeś dwa GKS-y Katowice, ale... No, lubię kurczę. GKS Katowice. Lubię ludzi, ale 20... którzy mają w życiu ciężką utożsamiać się z nimi. A GKS Katowice to wiadomo, że jest tam siódmy krąg piekła, a później jest ósmy i tam jesteś kibicem GKS Katowice. Właśnie mam kolegę, który łączy kibicowanie GKS-owi, takie fanatyczne, z kibicowaniem Interowi Mediolan. Ja tak czasem się z niego śmieję, że mówię, no ja jako sympatyk Interu, no to bywa ciężko, ale jak on jeszcze do tego ma ten GKS Katowice, no to już naprawdę mu służyło. Powiem tak, ja też miałem swoje chwile chwały na kibicowskiej ścieżce rozpaczy, ponieważ jak orientujesz się, sympatyzuję z Widzewem Łódź, a z zagranicznych klubów sympatyzuję z Glasgow Rangers. I był taki moment, kiedy oni w jednym czasie praktycznie zbankrutowali. Więc wiesz, dla mnie, jak ktoś spadał wtedy o jedną ligę, to było, o, chłopak, co to ciesz jest? Się, ciesz. Jedna liga, tylko spadek? Nic, nic. Ale wracając do zagadki. Kurczę, wydaje mi się, że GKS w XXI wieku to już nie miał takich wyników. On raczej tak przełom lat 80. i 90. myślę, że miał takie chwile, kiedy straszył i to Bordeaux, straszył właśnie Glasgow Rangers, straszył i tak dalej. A z drugiej strony mistrzem 2010-2011 według mojej wiedzy był chyba Lech Poznań, tak sądzę, i Jacka Zielińskiego. Być może mówię od rzeczy, ale tak mi się to kojarzy. To, ale no, być może tak było, że Wisła Kraków miała dużą przewagę, ale ją roztrwoniła na finiszu. To jest moja odpowiedź. 10-11. Czy, żebyś zrozumiał dobrze pytanie. Przewaga po 20 punktach kolejkach najwyższa? 7 punktów. 7 punktów lub większa. Ostatnio, kiedy kto miał taką dużą. Tak. I to nie ma tak, że ktoś później czy zdobył mistrzostwo, czy nie. No nie, no ja wiem, tak? Rozumiem. No to Wisła 10. Dobrze, Wisła Kraków. Te GKS-y były specjalnie dla zmyły, ale nie daje się. Ale Bełchatów też miał przewagę i ją roztrwonił. Znaczy, tu wrzucimy tabelę, gdzie rzeczywiście GKS Katowice w XXI wieku przewodził lidze po 20 kolejkach. Była taka sytuacja. Sam sprawdzając to byłem zaskoczony. Oczywiście, kiedy tylko wyświetlimy tę tabelę, to będzie wtarcie kolejnych kilogramów soli w rany wszystkich katowiczan, ponieważ to przypomni, że było dobrze, a jest źle. Ostatnio GKS Katowice chyba przegrał z Hutnikiem, który grał w dziesiątkę i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Także... No oni dosyć mają takie ciekawe te porażki. Tam widziałem nawet, chyba w tym sezonie było tak, że przegrali, przegrali ten mecz chyba i stracili 3 gole, mimo że rywal miał 2 strzały celne. Ja to szanuję. Można sobie przegrywać takie mecze, że wiesz, no przegrasz, bo tam brakło ci szczęścia. A GKS Katowice jak przegrywa, to zrobi z tego szekspirowski dramat. To jest z orkiestrą. Tak, to jest pogrzeb z orkiestrą. Kurczę, musimy kiedyś poświęcić więcej czasu katowiczanom, bo ja ich bardzo lubię. Tak
nie tylko no, prywatnie, bo się znamy. Zresztą byliśmy razem, robiliśmy materiał w Katowicach razem. Tak. Długi. Serdecznie zapraszamy. Jest nadal na Weszło o akcji Mydlniki. Natomiast no, trzeba tam częściej przyjrzeć, bo to bardzo sympatyczni są ludzie, których bardzo los doświadcza. Ja mam wuja z Katowic. I to jest wuj, którego wszyscy w Katowicach znają, bo to jest wuj z Katowic. Myślałem, że ja to jest wuj z Katowic, który ma 80 lat i na wszystkich weselach tańczy najdłużej, do rana, wszystkich zakasuje, jest po prostu... Wuj z Katowic to jest w mojej rodzinie, wiesz, o kurde. Legenda. Zrobiłeś coś jak wuj z Katowic, to wiesz, to. No widzisz, GKS hartuje. No dobra, to chyba tyle, bo, a jeszcze tak Bełchatów roztrwonił, ale chyba później, nie? Bo to lubi niech przeskoczył. Tam był chyba film dokumentalny, nie? Że ostatnia prosta na drodze do mistrzostwa, coś w tym stylu. No i się nie udał ten film tak jak... No i dzięki temu jest lepszy, ponieważ porażka zawsze dodaje uroku filmowi. Nie ma hollywoodzkiego taniego happy endu. No właśnie, ja tak jak w życiu. Ja śmierć nie jest happy endem. Kurczę, jeszcze o tej bajce mu powiedziała już, dobra. Dobra. To za tydzień. Teraz przejdziemy do drugiej części programu i pojawi się również barowa analiza potem. Witam serdecznie w naszym specjalnym segmencie barowa analiza. Dzisiaj nietypowo, musieliśmy trochę tutaj poprzesuwać. To jest kulet, to jest limonka i będzie jeszcze niespodzianka, ale to za chwilę. Sytuacja z meczu Raków Krakowia. Zoran Alsenicz na linii środkowej popełnia bardzo brutalny faul. Znaczy brutalny, no ściąga po prostu do ziemi jednego z zawodników Krakowi, który wychodzi na czystą pozycję. Oczywiście decyzja nie może być inna, ale zanim ją podejmuje, to jest Jarosław Przyłysk-Lubarka, proszę bardzo. On tutaj używa gwizdka i uwaga, co się dzieje? Drużyna Michała Probierza. Jak to drużyna Michała Probierza? Uwaga, uwaga. I tak sędziego wręczają. A, jest presji? Jest. Jesteśmy już po barowej analizie. Tak, podobno. Chociaż w praktyce zdradzimy tu trochę kuchni, trochę kulis, że dopiero nagramy za chwilę. Magia YouTube'a. Tak to jest na YouTubie. Niby coś już się wydarzyło, a tak w praktyce dopiero jest przed nami. Ale udajmy, że jesteśmy rozbawieni, bo barowa analiza będzie bardzo śmieszna. Bardzo śmieszna będzie. Będzie tak zabawna. Znaczy już była. Już była. Już była, że naprawdę wszyscy się ze śmiechu coś zrobicie, nie wiem, brzuch chyba rozbawi. Natomiast drugi temat, który chcieliśmy dzisiaj omówić, to jest Filip Starzyński. Filip Starzyński. Ja tutaj od razu zaznaczę, że nie przez przypadek wywołałem ten temat, bo wyszedłem na durnia w mediach społecznościowych. Tak, ktoś robił socjale i zrobił krzywdę. I zrobił ze mnie durnia. A znaczy nie było to jakoś szalenie trudne. Nie jest to jakieś wyzwanie. Czytałem ten tweet. No podzieliłem się w programie Weszło Polsce taką myślą, że Filip Starzyński to jest zawodnik z czasów, kiedy ja pokochałem futbol, kiedy futbol nie polegał na bieganiu. A okazało się, że on szukam odpowiedniego słowa, przykurwił tyle tych kilometrów w ostatnim meczu, że naprawdę, że zabiegał wszystkich. No i Filip Starzyński, okazało się, że jest to trochę artefakt, ale to jest taki artefakt, jak w grach RPG masz, że no, w pewnym momencie gry już się robi trochę słaby, ale możesz tam dodać jeszcze jakieś zaklęcie i wtedy nagle ten artefakt już się robi z powrotem w porządku. Filip Starzyński jest trochę jak goście, którzy mieli całe sieci wypożyczalni wideo i mówili, no, mój biznes zawsze będzie szedł, bo zawsze będą powstawać filmy. A w pewnym momencie po prostu cała formuła się zmienia i ty zostajesz z tym, co masz, co jest już niepotrzebne. Czyli generalnie Filip Starzyński jest takim Jorge Valdivią polskim. Nie wiem dlaczego Figo w sumie. Co jest, co ma Filip Starzyński z Figo? Kiedyś chyba ktoś komentator powiedział, to nie jest ta pozycja. Że jak Figo zagrał. Figo spod... Z wyglądu duszek nie bardzo. No nie specjalnie. Może dlatego, że obaj znają się z Andrzejem Mieskowiakiem. Być może. Bo pewnie się kiedyś spotkali. Na pewno ich szlaki się przecięły. Fajnie, że wy przebywałeś w Waldiwie. No, to ale, nie oczywiste, no właśnie, no, generalnie musimy podkreślić to, że Filip Starzyński w ostatnich meczach przynajmniej robi bardzo dużo kilometrów, wraca do obrony, nawet jeśli nie potrafi tam zagrać czysto, to chociaż wraca do obrony, uczestniczy w tej grze zespołu, pracuje na własnej połowie, jest to inny zawodnik. Natomiast nie wolno zapomnieć, że kibice Zagłębia Lubin mieli 100 tysięcy powodów miesięcznie, by wymagać takiej gry od Filipa Starzyńskiego. No, 100 tysięcy i jeszcze te bonusy. Także to nawet trochę więcej niż 100 tysięcy powodów tych było. Oczywiście... Po prostu musimy pamiętać, że te dwa mecze z Wyszki to nie jest... należało się przy takim...
tego się od niego oczekuje w Zagłębiu. To nie jest tak, że wyskoczył młody, super, nie zaglądamy w portfel, ale musimy to umieścić w kontekście, że to jest dobrze opłacany zawodnik, od którego wymaga się, żeby był gwiazdą ligi. To prawda. Jest to on tam doskoczył po prostu w tym momencie. Od pierwszego do ostatniego słowa twojej wypowiedzi jest to szczera prawda, czysta, brudna prawda o tym, jak Starzyński teraz dopiero zaczyna spełniać oczekiwania, że to nie jest tak, że to gościu z drugiego szeregu sobie wyskoczy, tylko po prostu człowiek, od którego się wymagało, teraz wreszcie te wymagania spełnia, realizuje. I dodałbym tutaj jeszcze bardzo mocno, że jest to trochę dowód takiej świadomości Starzyńskiego, bo nawet w tym wywiadzie z Jankiem Mazurkiem, który się ukazał na Weszło, biło od jego słów takie, no nie chcę powiedzieć, że takie nostalgiczne wspomnianie, że kiedyś to było, ale on tak dostrzegał, że no słuchaj, no moja pozycja to umiera, no już nie ma takich dziesiątek, że se stoją tylko w kółeczku i rzucają piłeczki, to na lewo, to na prawo, to prostopadło. Teraz gramy na dwie ósemki, i tak gra większość Europy, podejrzewam, i cała Polska na pewno, że ten środkowy pomocnik to musi pomagać i musi się cofać, i musi biegać, dużo biegać musi. Nigdzie tak się nie biega, jak się biega. To jest ciekawe, kiedy tak już wychodząc trochę poza to, kiedy nagle coś, co robiłeś całe życie, po prostu z zupełnie niezależnych od ciebie przyczyn umiera, przestaje mieć znaczenie. Na przykład mój wuj, nie z Katowic, skoro dzisiaj dużo wątków rodzinnych, to sobie pozwolę, poszedł na wikliniarstwo, które w momencie, gdy szedł na wikliniarstwo, miało wielką przyszłość. Ale gdy skończył wikliniarstwo i te kilka lat później, wikliniarstwo nie było już szczególnie zawodem dającym przyszłość. Nie miał na to, podejmował rozsądną decyzję w momencie pójścia tam. Tak? Więc... A powiedz mi, żałujesz trochę, że nauczyłeś się pisać? Ja czasem żałuję. Nie, dlaczego? Wolałbym się nauczyć. Przydatna umiejętność. Inaczej mówiłeś dopiero, co... Krzysztof Gajtkowski. No tak, no ale to. Wolę umieć pisać. Ja wolałbym się nauczyć od razu występować przed kamerą. Tak. A nie, no nie. Pisanie, tyle lat straciliśmy, patrz na nie. Na pisanie. Ale lubię pisać. No to bo jesteś jak taki starzyński artefakt z lat 90. Archaizm? Archaizm, totalnie. Zresztą ja też, no nie no, przyznam się, że ja też. Ja na przykład nie lubię podcastów słuchać, tylko wolę przeczytać sobie. I czuję się bardzo zacofany. Ja nie mam Spotify'a. Nie mam, co tam jest jeszcze z takich tych. YouTube'a Premium nie mam. Nie masz YouTube'a Premium? A ktoś ma? Słyszałem, że to jest jak z tą licencją na WinRara. A, że raczej nikt nie posiada takiego czegoś. No nie, no ale jakie są jeszcze takie? Co jest na YouTube Premium? Co możesz wyświetlać? Możesz oglądać filmiki? Możesz sobie puścić playlistę Tetryków i wszystkie odcinki obejrzeć bez ani jednej reklamy. Przepraszamy za te reklamy, ale nie mam na to wpływu. Nie mamy na to wpływu. Tak się pojawia. Ale jak nie ustalamy tego, że słuchajcie, teraz musi polecieć Groplinozin. Ale kupię sobie nowy telefon z tych reklam. Albo nie. Znaczy zależy, czy będziecie je oglądać. Może nowe pudełko po zapałkę. Na razie tak, ale telefon też jest celem takim długofalowym. Natomiast wracając tutaj, właściwie już nie pamiętam, jaki był... Rozmawialiśmy o Filipie Starzyńskim i o tym, że wszystko się kończy, umiera. Tak, ale widzisz, jak fajnie przywołałeś te kasety wideo. To Starzyński jest takim gościem, że miał ten swój stojak z kasetami wideo, a teraz pach i nagle zaczął sprzedawać, widzisz, tutaj cyfrowe subskrypcje. Słuchaj, w Polsce wyszły jakieś 3-4 komedie, które uchodzą powszechnie za uznane i w jednej z nich no, jest cytat znany, który trochę Martin Szewala mógł zastosować wobec Starzyńskiego, czyli czas opuścić ciepły. Myślę, że już wyczerpaliśmy na dziś w programie limit wulgaryzmów. Ciepłe wiadomo co. I trochę mam wrażenie, że Szewela tak podszedł do Starzyńskiego. Być może Starzyński trochę miał tam za ciepłe warunki. To tak jest trochę, tak jak ci Polacy, którzy wyjeżdżali z polskiej ligi, na przykład Sebastian Miller, znowu wrócę, bo opowiadał mi o tym, że jak jechał do Austrii, to myślał, że no będzie to 1:1 na zasadzie, że no dobra, wybrałem sobie taki klub z tej średniej półki, więc ja sam pojadę, będę rozgrywającym tak jak w Groklinie, czy zagram słabszy mecz, czy dwa, no to i tak będę wystawiany. No, okazało się, że jak zagrał dwa słabsze mecze, to miało konsekwencje. Nie? I Filip Starzyński być może też tak miał w Zagłębiu, że zagrał dwa słabsze mecze, no ale był Filipem Starzyńskim, więc cały czas zaczynasz od niego ustawienie składu. Martin Szewela udowodnił, że można nie zaczynać składu od Filipa Starzyńskiego i nie jest to sportowy harakiri. Mm. A mi się kojarzy z Filipem Starzyńskim w ogóle takie kulisy na Łączy Nas Piłka, jeszcze w czasach, kiedy oni wygrywali, czyli te kulisy były w spoko, bo potem jak przegrywali, to już nie było ich w ogóle. Ale jak jeszcze wygrywali i był materiał chyba z jakiegoś, nie wiem co to była, jakaś wanna wypełniona lodem, coś takiego, wiesz, kryokomora i tak dalej. No w każdym razie miejsce, w którym się wszyscy piłkarze, odnowa biologiczna, te sprawy.
I wydaje mi się, że bardzo dobrze, króciutki fragment, parę sekund, ale bardzo dobrze oddaje naturę Filipa Starzyńskiego, bo on tak stanął na brzegu tej wanny, tak zanurzył palce i tak zimno. I odszedł. Myślałem, że to jest, jeśli chodzi o przebywanie w strefie komfortu, ja się bardzo identyfikuję z tym, bo ja uwielbiam przebywać w swojej strefie komfortu. I jak mam wyjść ze swojej strefy komfortu, to jestem bardzo niezadowolony z tego. Ostatnio zresztą ze Smykiem się śmialiśmy, że tematyka moich środowych blogów to jest 8 tematów, które rotacyjnie idą. ŁKS, Chorwacja. Czekaj, ja spróbuję zgadzać. No dobra, wymieniaj. Zacznę od bingo. Bałkany, tak. ŁKS. Mhm. Sportwashing. Sportwashing. Tak. Czyli to, że Katar sobie wybiela. A wczoraj było o Rwandzie. Tak. Dobry ten felieton był. Tylko krótki, no ale tyle czasu. Że mogłeś więcej, ale tak. Już mam trzy. Nie będę nie wiadomo ile przedłużał, ale no sędziowie? Nie, sędziowie mniej. No kibice, policja. Kibice, policja. Policja rozkminia, kto co był. Także strefa komfortu to jest coś fantastycznego. No ja nie rozumiem, jak ci wszyscy ludzie, że trzeba wychodzić ze strefy komfortu. No po co? Potem sobie do niej wracasz, sobie siedzisz dalej. Jest ciepło, przyjemnie. Można sobie wziąć herbatę gorącą. I Starzyński strefę komfortu, no i niestety... Tak wychodzisz ze strefy komfortu trochę jak Druga Rzeczpospolita dokonywała aneksji Zaolia. Tak troszeczkę przy okazji... Na szybko. Tak? Coś czasami, i czasami wracasz. Tak, bez napinki wielkiej. Chociaż wyjście do YouTube'a to było trochę wyjście ze strefy komfortu naszej. Tak. Znaczy przynajmniej moje, nie wiem. Ale teraz czuję, to już jest moja nowa strefa komfortu teraz obecnie. Tak, więc można oswoić. Wracając do pomocników jeszcze. Tak, właśnie miałem też taki plan. W ogóle ciekawe jest to, że my na tej dziesiątce długo nie mieliśmy zupełnie nikogo. Także ten Starzyński, nie wiem w ogóle jak on się uchował, że on w ogóle zaistniał. To jest ciekawe dla mnie zawsze, że w latach 90. każdy polski klub miał dziesiątkę, bo Legia miała Pisza, Widzew miał Czerwca, ale też był powiedzmy Janusz Kaczówka. Każdy zespół miał jakiegoś playmakera, tak każdy zespół miał kogoś potrafiącego uderzyć z dystansu, tak realnie. A później nagle się pojawiła taka totalna posucha. W pewnym momencie mieliśmy Piotra Nowaka do rozgrywania, miałeś Czerwców, nie Czerwców, no mnóstwo tych zawodników, tak? No sam fakt, ile... Czerwiec, Pisz, to, że Pisz w ogóle nie zaistniał. Dlaczego nie zaistniał? Bo byli inni, którzy kreowali grę, tak? To była jedna z koronnych pozycji. A później nagle ci trequartisti polscy przestali istnieć. Na pewno wynikało to też z tego, jaki rozwój przeszła liga. Oczywiście nie był to rozwój. Jaki rozwój? No rozwój w tym kierunku, gdzie się więcej już walczyło i biegało. Tak. Przynajmniej ja to odczytuję. No było takich piłkarzy faktycznie sporo, ale stopień tej zapaści, w jaką wpadliśmy w pewnym momencie, obrazuje to, jak wiele my się spodziewaliśmy od Piotra Zielińskiego, który no, na tej dyszce... nie wydaje mi się, że wielokrotnie się z tego śmieliśmy, ale mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby on się czuł najlepiej w tym sektorze boiska, jako taki właśnie gość jak Starzyński, powiedzmy, jeśli chodzi o filozofię gry. Piotr Zieliński jest taką postacią w polskiej piłce, od którego się oczekuje, że on rozpocznie od środka żonglerką, zrobi taką fokę piłką, nie? Sombrero, tak, wrzuci rabolą z rzutu rożnego. To są jakieś nierealne oczekiwania, że... Tak uważam, że nawet jak Piotr Zieliński zagra dobry mecz, będzie oliwił tę akcję, będzie grał dobrze, to i tak się oczekuje. No ale kurczę, no gdzie te 5 prostopadłych podań co 10 minut? Uważam, że no, ale tak. Cierpi na tym, że jaką ma mocną reputację. Tak? No ja chciałem właśnie do tego się odwołać, że my tak wiele od niego oczekujemy, bo to jest jeden z pierwszych zawodników po wielu, wielu latach posuchy, który umie grać, a nie walczyć. Biega w tym miejscu boiska mniej więcej, czy tam zdarza mu się przebiec przez to miejsce boiska. Ten pierwiastek magii może mieć. I do tego jeszcze posiada coś takiego, więc na pewno dlatego właśnie tak upatrywaliśmy w nim tego zbawcy, jeśli chodzi o pozycję 10, bo nikogo na pozycji 10 nie mieliśmy, ale wiesz co, ja tak się zastanawiałem i użyłem do tego wyszukiwarki fifowskiej. Wklejałem dzisiaj na naszej grupie. Tam jest Similar Players, Filip Starzyński. No i powiem ci. Uwaga, Pirlo, nie Pirulo, Pirlo, Riquelme i kto tam jeszcze był? De Bruyne chyba. I Bruno Fernandes. To właśnie są Similar Players. Filip Starzyński. Tam był dwa razy Riquelme aż nawet. Tak, no bo to jest tak podobny zawodnik, że... Ale wiesz, to jest największy komplement, jaki mógł kiedykolwiek otrzymać Filip Starzyński. Być może jakiś ładny otrzymał, na przykład od swojej mamy, bo mamy umieją w komplementy, ale ten komplement ze strony FIFA jest znakomity. Myślisz, że Riquelme jakby grał, to by też na ósemkę przeszedł i biegał? Nie. No a Kuba, tobie Similar Players, co wypadło? To mi? No. To mi Similar? Mateusz Lewandowski zdecydowanie. Można powiedzieć, że jeden do jednego. No. Naprawdę, wiele zagrań powtarzałem po nim.
No zresztą przerzuceni na lewą obronę prawi obrońcy, jak na przykład nie wiem, Maciej Wolski czasami był, jakiś Artur Bogusz, to też są tacy zawodnicy, którzy mieli wachlarz zagrań zbliżony do mnie. Właśnie podanie do rywala, podanie do bramkarza na konia, wrzutka w aut, te sprawy. A ja żałuję, że nie ma już takich zawodników. Znaczy, mój ulubiony piłkarz przedwojenny, Stefan Śliwa, ponieważ stracił rękę na wojnie bodajże z bolszewikami i miał taki drewniany kikut i tym kikutem pierdalał wszystkich. I była w lidze cała dyskusja, co z tym Stefanem Śliwą, bo on strasznie tym kikutem drewnianym wszystkich bije. No ale też głupio trochę, wiesz, weteran, tak? No tak. Tego, no tak. Nie miał wpływu, to nie jego wpływ, że on ma tę drewnianą rękę, tak? Więc potrafił, to jest świetna historia ze Stefanem Śliwą, jak stało się coś złego, a potrafił przekuć to w swój atut. To jest prawda. Miałem kiedyś znajomego, Co? No znajomego. Miałeś kiedyś znajomego? Miałem kiedyś znajomego. Kurczę, jak to się robi? Bo ja nie wiem. To był uczeń mojej mamy w sumie. I on z kolei palce stracił. I no, uformowała mu się tak twarda pięść, że potem już nie miał sobie równych na ringu bokserskim. Taki, no może takim, takiego ulicznego bardziej boksu, ale no nie miał sobie równych. Więc to czasem takie wypadki faktycznie da się przekuć w swój sukces. Ja tak się rozglądałem za piłkarzami po kroju Starzyńskiego. Nie wiem czemu, ale wpadł mi do głowy Iličić, że to jest trochę taka podobna konstrukcja też, jeśli chodzi o całokształt. Że on w pewnym momencie no, musiał przerwać, bo musiał odpocząć tak psychicznie. Gość, który no, gra w takim stylu naprawdę przyjemnym dla oka i lubię oglądać jego mecze. Tak, lubiłem takich zawodników, no ale skoro już Riquelme się nie sprawdzał, a miał być wielką super dziesiątką Argentyny, to już pokazywało pewien znak czasu. Także zostaje z tym uwielbieniem dla Valdivi, dla którego w Chile znajdowali funkcję, jak wchodził sobie na przykład w 70 minucie i miał dać pierwiastek szaleństwa. Mm. Nie sądzę, żeby z tego skorzystał Paulo Sousa, że wpuszcza Filipa Starzyńskiego, żeby dał pierwiastek szaleństwa, ale... A to było, tak to, było. To było romantyczne. Jak Starzyński znowu w reprezentacji tam dawał na lewo, na prawo. Taki odciążony z... A, już nie chcesz o tym słuchać. Co? Nie, możemy. Nie, pomyślałem sobie, że odciążony z zadań defensywnych Dani Ramirez był dość długo. Jak zaczął być już dociążony z zadaniami defensywnymi, to przestał być takim czarodziejem. Dani Ramirez się skończył. Wszyscy piłkarze, którzy odchodzą z UKS-u się kończą? Kończą. A w momencie podpisania kontraktu z nową drużyną. Barowa analiza, a już była. Dobra. Tak. Chciałem ją zapowiedzieć, a teraz będziemy... Jeszcze nagrywać, możemy opowiedzieć, jaką grę będziemy grać na streamie. Albo w jaką nie będziemy grać. Ale wiesz co, ja sobie tak myślałem o tym, jakbyśmy mieli wolnego czasu trochę, jest takie pojęcie, co prawda już dosyć też archaizm, odeszło do lamusa jak dziesiątka, ale to wtedy byśmy mogli sobie zagrać w coś. Ja myślałem o Heroesach, bo jesteś na czasie. Kim czy... Tak, ja jestem cały czas w formie, więc ciężko. Mogłem, no właśnie, chociaż to na takiej pewności mógłbym wjechać, żebym właśnie dostał w trąbę na zasadzie nauczki. Jak Sebastian Miller w Austrii. Tutaj dwa ruchy nie potrzebne. Moje hydry i gorgony. Wiesz co, ja ostatnio sobie Morrowinda z powrotem zainstalowałem. I stąd ten skrzekacz. Powiem ci, że Morrowind to jest AS jednak. To jest gra. Kiedyś nagram odcinek, który nie będziemy gadać w ogóle o piłce. A właśnie w ogóle muszę ci pogratulować, przeczytałem super wywiad w CD Action. Dobrze, nie zawstydzajmy. Dobrze, będziemy się żegnać. Dzięki za dzisiaj. Jak zwykle założyliśmy sobie, że tym razem zrobimy typowy YouTube'owy format. 40 minut, pach, 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 szybko tematy. Ale oczywiście przekroczyliśmy godzinę poprzez nasze bujne dygresje. Tak, w ogóle mamy dla was informacje. Dwie nawet. Powinniśmy w sumie to powiedzieć na początku, że jesteśmy na czacie podczas emisji programu. Także jeśli chcecie nam zadać jakieś pytanie albo zapytać o coś, na przykład o tę skrzynkę z cytrynami, z cytrusami, to jesteśmy tam, udzielamy wszelkich odpowiedzi, również na prywatne pytania wszelakie, ponieważ nie mamy sekretów w swoim życiu. To prawda. Jesteśmy publiczni jak uczestnicy reality show. A to przezroczyści jak kieliszek wódki. To prawda. To była pierwsza informacja. A druga jest taka, że spontanicznie bardzo stwierdziliśmy, że damy książkę dzisiaj komuś. Tak, kończą nam się pomysły, do kogo jesteśmy podobni. Takie szczególnie dobre, no bo... No, ale Kłapouchy i Tygrysek bardziej. To jest jednak trudne do przebicia. Bertierni też było dobre. No. Dzisiaj Severus Snape, przepraszam. I ten gość z trzeciego planu, no to też dobrze. Także piszcie, mamy dla was Rękę Boga, Wznowienie, Maradony. Moim zdaniem najlepsza, jedna z najlepszych książek, które czytałem w ogóle o piłce. Daleko wykracza poza futbol, traktuje o Maradonie jakby o kompletnej postaci. Więc bardzo dobra rzecz. To wciąga na raz praktycznie, więc
piszcie, do kogo jesteśmy podobni, wykorzystamy ten pomysł na kolejnym programu, który nam się najbardziej spodoba albo będzie najbardziej lajkowany. Jeszcze metoda wyłonienia nie jest jasna, ale pewnie pójdziemy w demokrację. Równie spontanicznie to, o tym zadecydujemy, jak zadecydowaliśmy równie spontanicznie, że taką książkę wydamy. Dziękujemy za wszystkie opinie, komentarze, oceny, wyświetlenia. Ze z czego jeszcze mamy siopę? Zapraszamy Was na czata, bo tam się naprawdę dzieją fajne rzeczy. Tak. Powstaje taka mowa. Społeczność. Czatowa społeczność. Społeczność to jest. Jest naprawdę spoko. Bardzo ważne słowo społeczność. Drugie ważne słowo siopa. To hajs. Co? Pieniążki. Siopa? Nie mówisz tak? Na siopę? Znaczy na pieniądze? Ja tak czasem mówię. No to w każdym razie, tym razem być może zrobię grafikę i tam będzie takie subskrybuj. Na tej grafice możecie to kliknąć i będziemy bardzo zadowoleni, ale jak klikniecie tylko łapkę w górę, to też będziemy zadowoleni, a jak nic nie klikniecie, to też będziemy w sumie zadowoleni, bo zazwyczaj jesteśmy. Znaczy ja jestem zadowolony, ale Szek nie. Zazwyczaj. Czego jestem zadowolony? No tak ogólnie. Tak. O, teraz mogę o tej bajce powiedzieć. Czy nie? Nie, dobra, za tydzień. No mamy czas, możesz powiedzieć. Nie, dobra, za tydzień. Za tydzień będzie o bajce, którą ja nie opatrzę. Nie opatrzcie, przeczytałem dzieciom i bardzo się zdenerwowałem, że ją przeczytałem. Rujnujesz życie swoim dzieciom. Tak, rujnuję. Wulgaryzmy, bajki złe, no same złe rzeczy. Dobrze. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Weszło. Macie. I przyjechał. Przerwaliście. Przerwałeś? Nie. No to dobrze. Jeszcze wielkie podziękowania dla Maćka, który odpowiada za nasz dźwięk. Za to, że on tak perłowo brzmi. Tak jest. Dużo serca w to wkłada, bo to dużo pracy, żebyśmy my brzmieli jak ludzie. Także pozdrawiamy Maćka, wielkiego fana Pink Floydów i dobrego gitarzysta.